Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Zaprasza ojciec Józef Schrivers. Przez cierpienie. Krzyże, których należy pragnąć. Gdy Jezus posiądzie w zupełności duszę, gdy przekształci myśli i uczucia na swe własne, gdy życie jej swym życiem zastąpi, wtedy wlewa jej swą miłość krzyża, wznieca w jej sercu niezaspokojone pragnienie cierpienia, zapomnienia o sobie, poświęcenia, zjednoczenia się z Nim współofiarną miłością dla odkupienia dusz. Wszędzie, na przestrzeni całej kuli ziemskiej, boski mistrz w ten sposób zachowuje dla siebie dusze czyste i prawe. One przechowują w Kościele płomień Bożej miłości i pragnienie ofiary. To dusze dobrej woli, które godzą się dojść do ostatnich granic w zupełnym oddaniu się Bogu. Jezus kocha je miłością szczególną, ponieważ dały się porwać przykładem Jego cierpień. Dusze żarliwe, szukające Boga, jeżeli chcecie znaleźć Go na pewno, szukajcie Go na krzyżu, bo On na nim pozostał. Szukajcie Go w cierpieniu, bo tam założył swe mieszkanie. Nie wystarcza wam odtąd przyjmować cierpienie. Trzeba je ukochać. Nie wystarcza dźwigać krzyż. Trzeba go do serca przycisnąć. To ostatni szczebel we wstępowaniu na szczyt. I któż mógłby odmówić osiągnięcia go? O udziale pełen chwały, przeznaczony dla dusz chcących całkowicie należeć do Jezusa. Zbawca przyjmuje je do uczestnictwa w swym wielkim dziele, wtajemnicza je w zamiary miłosierdzia, które powziął względem świata. Posiada w nich jakoby przedłużenie swego człowieczeństwa, w którym może jeszcze cierpieć. Każe im składać okup wszelkich łask, którymi obdarza ziemię. Nie jestem znany, powiedział Zbawiciel do Marii Martiny, założycielki Córek Serca Jezusowego. Nie jestem kochany. Jestem skarbem, którego ocenić nie umieją. Chcę urobić dusze, które by mnie rozumiały. Jestem potokiem, który chce wystąpić ze swych brzegów i którego fal powstrzymać nie można. Chcę urobić dusze, które by je przyjęły. Chcę urobić naczynia, by je napełnić swoją miłością. Działać będę cuda. Nic mnie nie wstrzyma, ani wysiłki szatana, ani niegodność dusz. Ukształtuję ofiary, które opłacą te cuda. Łaknę serc, które by mnie oceniły i które by mi dozwoliły osiągnąć cel, dla którego tu jestem. Jestem znieważany, profanowany. Przed schyłkiem czasów chcę być wynagrodzony za wszystkie poniesione zniewagi. Chcę rozdać wszystkie łaski, które odtrącono. Jakaż dusza mogłaby być tak nieczułą, by oprzeć się temu gorącemu wołaniu? Jakież serce mogłoby się zamknąć przed tym nieznającym granic potokiem? Kto miałby tę smutną odwagę nie zbierać skrzętnie wszystkich łask, które dusze dotąd otrąciły?
Ale kto też nie chciałby być w liczbie ofiar, które powoła Jezus dla opłacenia tych cudów? Kto nie zawoła wraz ze świętym Pawłem: ja zaś nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Dopełniam to, czego nie dostaję utrapieniom chrystusowym za ciało Jego, którym jest Kościół. Stać się z Chrystusem ofiarą miłości, czyż to nie najbardziej zazdrości godny los, który może przypaść duszy w udziale? To doskonałe upodobnienie się do ukrzyżowanego. On naszym wodzem, my Jego członkami. On żyje w nas, jak my żyjemy w Nim. My jesteśmy rozszerzeniem Jego istoty. On tak cierpi w nas, jak my cierpimy w Nim. On daje nam swoje cierpienia, my Jemu dajemy nasze. On nam przekazuje swą śmierć, my ofiarowujemy Mu naszą. On jest Odkupicielem i my w tym dziele współudział mamy. Nie sądźmy, że ten przywilej wyłącznie do kapłanów należy. O, bez wątpienia, Chrystus kocha stan kapłański. Przez wszystkie wieki Słowo myślało o nich i cieszyło się godnością, którą im przeznaczyło, poufałością, którą dla nich zachowało. Kocha ich i rozumiem, że natchnął takie dusze jak świętą Teresę, świętą Magdalenę z Pazji, świętą Katarzynę Sienejską, by modliły się za kapłanów i ofiarowały się za nich. Lecz obok dusz pasterzy widzę niezliczoną liczbę dusz, obleczonych również w pewien rodzaj kapłaństwa, oddanych miłości Jezusa w życiu zakonnym lub zużywającym swe życie w służbie sprawom boskiego mistrza. Szlachetne zastępy, które Zbawiciel sam chciał utworzyć, by uzupełnić brak kapłanów, brak liczebny, czasem niestety brak prawdziwej miłości, szczerej gorliwości. Wszystkie te dusze tworzą straż honorową Chrystusa. To wybrańcy Kościoła. Nie żyją już tu dla siebie. Idą za Mistrzem drogą Kalwarii, gotowe ofiarować się z Nim razem i zdobywać Mu duszę. Taką była Matylda de Nodenhel, która mając 24 lata, ofiarowała swe życie, żeby przedłużyć życie Piusa IX. Taką Maria Drost Wischering, przykuta przez 3 lata do łoża boleści, trawiona całe życie przez okropne cierpienia. Ona przekazała Leonowi XIII pragnienie Zbawiciela, by cały świat był poświęcony Jego Najświętszemu Sercu. A w przeddzień święta, które miało urzeczywistnić to pragnienie, rozstała się z tym światem. Taką była również owa piękna dusza Elżbieta o Trójcy Świętej, karmelitanka, pełna radości wśród nieopisanych męk straszliwej choroby. Z uśmiechem przyjmująca udręczenia duszy, jak i bóle ciała. Prosiła Zbawiciela, by wydobył z jej istoty za pomocą cierpienia całą chwałę, której byłaby zdolna mu przysporzyć. Umarła w 26 roku życia, strawiona zarówno ogniem miłości, jak ogromem cierpienia. Taką była Matka Maria od Jezusa, którą boski mistrz wybrał za narzędzie dla przygotowania mu zastępu ofiar, poświęconych Jego boskiemu sercu.
ugodzona w 1874 roku przez mordercę, wołała konając: przebaczam mu, to dla dzieła. Takim był niestrudzony ojciec Delpech, apostoł z Madur, którego życie było jednym pasmem pragnienia apostolstwa, utrudnionego chorobami, pozornymi niepowodzeniami i przeszkodami wszelkiego rodzaju. Dusza bohaterska, której ostatnie lata życia były nieustannym wewnętrznym męczeństwem, ale która zakosztowała słodyczy cierpienia. Apostoł o sercu gorejącym, który zwykł był powtarzać: ach, jakże się mylą ci, którzy sądzą, że mogą dużo zdziałać za pomocą rąk, nóg i języka, a bez ducha modlitwy. Dusza gorąca, która najwyższe swe obawy wyrażała w tych słowach: niestety zdaje mi się, że my wszyscy nie dość kochamy Zbawiciela, kapłani, świeccy i zakonnicy, nie kochamy Go dosyć głęboką miłością. Któraż dusza nie pragnęłaby zdobyć tej miłości głębokiej, miłości hojnej? Któż nie chciałby być ofiarą miłości? O, wiem dobrze, że dla osiągnięcia tych wyżyn trzeba cnoty bohaterskiej, a do tej nie dochodzi się inaczej, jak przez długotrwałą wierność. Zanim się będzie cierpieć jako ofiara dla chwały Mistrza, dla triumfu Kościoła, trzeba przyzwyczaić się radośnie czynić tysięczne, codzienne, drobne ofiary. Zanim się umrze z chwałą dla sprawy wzniosłej, trzeba się nauczyć umierać codziennie w drobnych sprawach, pokornie, w cichości serca. Zanim się zostanie męczennikiem, trzeba się zgodzić, że się będzie czuło jak pod naciskiem przeciwności, trudności, smutków, poświęceń wszelkiego rodzaju. Kropla po kropli krew będzie wyciskana z serca. Lecz ten obraz nie przeraża duszy odważnej, przeciwnie, podnieca pragnienie ofiary. Zapewne nieraz zadrży na widok krzyża, lecz czyż sam boski mistrz, stojąc w obliczu swej męki, nie dozwoliłby smutek, obawa i zniechęcenie owładnęły mu duszę? Z nim rozciągnijmy się na krzyżu z prostotą, a bohatersko. Czując jego bliskość, przekonamy się, że krzyż słodki i dobry jest. Działaj w nas, dobry Mistrzu, według Twych świętych zamiarów i dozwól nam być Twymi pomocnikami i wspólnikami w pracy odkupienia. Naucz nas przyjmować z prostotą wszelkie krzyże, poddawać się Twemu działaniu i zapominać o sobie. Naucz nas wreszcie wznosić się ponad samo cierpienie, ponad radości i bóle, by myśleć tylko o Tobie, odpoczywać tylko w Tobie, ufać w utożsamienie z Tobą, na chwałę Trójcy Przenajświętszej. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Dobra Wola, autorstwa ojca Józefa Schriversa. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jejgłowie.pl.